Witam serdecznie w krótkiej relacji. Chris Rolnik chciał wam pokazać, co tutaj się wyczynia. Co się tutaj wyczynia z załadunkiem. Muszę zaoszczędzić swoją oponę. Nie wiem, czy to się uda, bo nie uda się. Powiedzmy, że się udało. Nie udało się. Tak szedłem John Deere'em, gdzie ja się wyciągnąłem aż nakładki. Chciałem tu klepnąć i... pięknie wpadło. Moja lewa opona uległa uszkodzeniu. Są nowe. Trochę wyższe balony. Ale się boję podnosić. Tego chciałem na tamtą stronę. A o co chodzi? Nie chce mi się ściągać nakładki. I go tak trochę go... maksymalnie do góry. I tak psim swędem jadę. No, to wam chciałem pokazać. Dobry taki, trochę potasu, trochę siarki. Zaraz wam rzucę tutaj fotę. No i dzięki temu, że mój tur jest bardzo długi, nieforemny, źle nim się jeździ. No ale jak masz takie kółka malutkie, 11,5, to musisz sobie radzić, tak musiałbym nakładkę ściągać, a tak się udało. Pozdrawiam. Cześć, witam was serdecznie w kolejnym vlogu. Chris Rolnik sieje nawóz pod rzepak. Dobra. On musi mieć tutaj 10 na godzinę i znowu z tym bifem, a już był spokój. Ile tam jedziesz, łosiu? 9,5. Moja ta spadła. Patrzymy przy 200, co pokażę. Bo to jest ważne, to taka prędkość wyjściowa. 3,5, może mieć 200. Bączka. A teraz można grzać. Na końcu się zatrzymam, bo tam już jest po łuku. I dobra, teraz co wyjdzie przy 10 na godzinę? To jest takie pierwsze, wiecie, wgrzanie. O, dycha. 3,5. No i dobra. Wychodzi dobrze. Wychodzi dobrze. To będzie gdzieś około 180 kg. No to jak to się mówi, można już grzać, ale na razie sobie obwód zrobię na C. Obroty wałka około 500, dlatego że tu jest siew graniczny. O, widzę, że 500 dorzuci, bo gdzieś tam po trawie, że coś leci. Powiem wam, że ja mówię, co jest? Stale żóweczki nie do końca do góry. Dobra, myślę, że teraz będzie gdzieś poziom. Będzie poziom. Tu sobie Anię zaznaczam. Chociaż mam ścieżki, zobaczcie, gdzie ja jestem, jeśli chodzi o rzepaki. Gdzie ścieżki? Nie idzie. Doszła druga część mojego Francuza. No i tu tak chciał je trochę zatańczyć, żeby coś tam w ten róg wsadzić i rozłączyć. Dobra. Dobra. Cofamy sobie. A ja muszę coś iść dokręcić, bo chciałem sobie zaznaczyć. W nocy to może miałoby znaczenie, ale to musiałby nie przekraczać prędkości. O co to chodzi? O to właśnie. Taki sobie ustawiamy tutaj
że ja wiem, że 3,5 chciałem, cyk, 3,5 to jest tyle i tyle kilogramów i co to oddajemy i patrzymy, czy przy prędkości, załóżmy, ja mam 10 wyjściową ustaloną sobie, na 10 dobieram, czy jest ok. No, idealnie w poziomie teraz. Czy jest ok. No i w ten sposób tutaj określamy, sprawdzamy na aplikacji dawkę nawozu, wpisujemy gęstość nasypową i rura. Albo wyjdzie tak, albo wyjdzie inaczej. Tu się trochę nałoży. Dobra. Rogi zawsze są blade. Co on z tym bifem znowu chciał ode mnie? Już mu te kable wyczyściłem na akumulatorze. Klemy, no już kurde, masę mu przyniosłem na ramę. Alternator dwa razy. Potem wymieniliśmy regulator napięcia. On cały czas, że Faler generator już. Gdyby te wskazówki były, tam ten zegar wyciągnąłbym, przecież wiem, że ładuje i... Hop! O, myślę, co ja, napęd nie wyłączyłem? Przecież talerzowałem bez napędu. Zaznaczyć A, zaznaczyć. No, na D1 sobie polecimy. Overdrive. A kurde, widzę, że trzepie jego słomo. Czyli dostaje. Starałem się jak najniżej kosić. Starałem się te takie wąsy. Po sobie pojechałem źle. Kara jest od razu, no. Zawsze mówię, wróci się, ale coś by jeszcze ciął na pusto. No trudno. Jest jak jest. No i teraz przy 12, no, prawie pod 4. A jakby zwolnił, tu też są ważne obroty wałka. 11, no, będzie dobrze. Wsypiemy 200. To będzie około 80 kg potasu, jak mi wyjdzie 200 kg. Powinna mi jeszcze trochę zostać, więcej działek nie pamiętam. Zawsze jest najgorsze to pierwsze uruchomienie, teraz będę mógł sobie latać na D. Będę mógł sobie latać na D. Ale ty krysie wyłącz. No i teraz musimy tak. Wałek stop. No ale dobra, ja areał na szczęście znam. Zobacz, jak siew graniczna rzuca tutaj na tarczę. Dlaczego taki, a nie inny? Ale powiem wam, że nie pyli. Jak sól potasową siałem, to ten rozsiewacz był czerwony cały. Ja sobie myślę, co jest, kurde. Ruszy z D, ruszy, to do John Deere jest. Dobra, żebym nie siał tak źle. No i teraz tak. Obroty wałka gdzieś 480, 15 na godzinę. Paler generator. A raz go cały Boży dzień po tej naprawie, tam gdzie wyczyściłem sobie te klemy, ten kabel zarobiłem od nowa. Nic nie pokazywał. Teraz już o 15 na godzinę. Wydaje mi się, że to wystarczy. Pewno, że mógł jechać szybciej. Ale ja wiem, jaki będzie dokładny. Ubywa. Może tak, nie ma wiatru, jestem schowany za kukurydą, za mirabelkami dookoła. No jutro nadają ten deszcz, jakiś wielki deszcz, to sobie myślę tak, to idzie na ściernisko, tak? Nie chciałem nic zrobić, znaczy nie było kiedy tego fizycznie zrobić. No różne sytuacje były, które mi nie pozwoliły tego wykonać. No i myślę tak, trzeba sypać na ściernisko. Dlaczego ja na ściernisko? Nawet jak będę przeprowadzał orkę, na pewno będzie to późno. Jeśli napada, to jestem przekonany, że jak mi napada deszcz, no to jak pójdę w orkę, to nikt po tej orce nie będzie jeździł. Przypominam, że mój pług Agromash ma ścinacze, tak? Zgarniacze, no jak to woli, ścinacze, zagarniacze, zgarniacze, no różnie tam. Zwał jak zwał, ale nie mam przedpłużek. I on to układa płytko w takiej gdzieś okolicy. Także ten rzepak, jak puszcza ten korzonek,
to on ten nawóz znajdzie, a jeśli on będzie rozłożony, czyli jak spadnie deszcz i on będzie wymyty, rozmyty w glebie, to myślę, że następne jakieś deszczyki przelecą i on będzie. I on będzie bez problemu dostępny. I tak robiłem w tamtym roku, tak samo dawałem pod pług. Pamiętajcie, że rzepak się korzeni. Nie ma co sypać tego nawozu po orce. To jest bez sensu, bo przede wszystkim robicie sobie kolejny, które w pewien sposób potem gdzieś wychodzą, czy podczas siewu ciężko je zarównać, czy podczas uprawy je ciężko zarównać. Ja sobie stosuję nawóz właśnie tak. Fire generator, normalnie trzeba by jakiś komputer podłączyć, zobaczyć, o co mu chodzi. Raz tak było, że na światłach się to pokazywało właśnie po tej mojej, no po tym podczyszczeniu, po tej zmianie. A jak nie miał załączonych świateł, to nic nie pokazywał. Mówię, no w końcu, dobra, mówię, przeważnie cały dzień gdzieś tam w polu siedzi bez tych świateł do wieczora aż, to mówię, na luzie. To na luzie. No ale o, znowu mi tutaj bije mi go i na razie jeszcze nie jest uporczywy, go jakby na rozsiewaczu. 200 kilo. Wydaje, że brakuje do 200, ale zostawiam spokojnie, że też było w tamtym roku nawożenie pod pszenicę zrobione, wykonane. Także wiadomo, plony tam są, potas wraca w słomie, fosfor się wynosi. Fosfor się wynosi, mówiąc ziarnem. Ja jeszcze zobaczę. Bo może tutaj by trzeba było jeszcze jednak dodać, to zależy od jaki nawóz jest szorstki. Damy mu 28, damy dla bezpieczeństwa 20,5, a on sobie teraz zmienił. Dobra, 201 kilo. No i tutaj można mu przysadzić. Jak ten błonny wyskakuje, nie wiem jakie są obroty wałka. Można się gdzieś tu wzorować na tym wskaźniku, ale ja nie wiem o co to chodzi. Aha, dobra, 54. Już wiem o co chodzi. No ale jak to jest elektroniczne duże, to lepiej się nie przyglądać. O co tu chodzi? Chodzi o to, że ja tutaj mam, o nawet 0,6 kręć. A to masz, misiu. Zresztą nawóz, nie muszę jechać po ścieżce. Też mogę tak, wiecie, trochę tu dodać miodu i nie gleci. Także dzisiaj Chris miał i rządzirem tutaj też przy talerzówce. Jeszcze delikatnie przestawiłem też pompę po tym swoim kursie Tworzy Janowa. Jeszcze delikatnie dźwignąłem w kierunku kreski. Także zobaczymy. No i zapamięci pom, jadę na następny kawałek, to od razu sobie siew graniczny zarzucę z lewej strony. No i wolałbym, żeby on był z prawej, no ale dobra. Naprawdę nawóz klasa, jeśli chodzi tutaj o jego tlenie. No, zostało tak 250 kilo. To by wychodziło w miarę dobrze. No, zakładałem, że jakby się jest 180, to i tak będzie luksus, bo to będzie ponad 70 kilo potasu. Tam jest trochę siarki, na cień skupiałem nad tym i trochę magnezu. Dobra, to ja was pozdrawiam, lecę dalej. Witam serdecznie w krótkiej relacji. Chris Rolnik chciał wam pokazać, co tutaj się wyczynia. Co się tutaj wyczynia z załadunkiem. Muszę zaoszczędzić swoją oponę. Nie wiem czy to się uda. Bo nie uda się. No, powiedzmy, że się udało. Nie udało się.
tak szedłem John Deere'em, gdzie ja się wyciągnąłem aż nakładki. No, chciałem tu klepnąć i... A, pięknie wpadło. Moja lewa opona uległa uszkodzeniu. Są nowe. Trochę wyższe balony. Ale się boję podnosić. Tego chciałem na tamtą stronę. A o co chodzi? Nie chce mi się ściągać nakładki i go tak trochę do maksymalnie do góry i tak psim swędem jadę. No, to wam chciałem pokazać. Dobry taki, trochę potasu, trochę siarki. Zaraz wam rzucę tutaj fotę. No i dzięki temu, że mój tur jest bardzo długi, nieforemny, źle nim się jeździ. No ale jak masz takie kółka malutkie, 11,5, to musisz sobie radzić, tak musiałbym nakładkę ściągać, a tak się udało. Pozdrawiam.